Przed godziną 10 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się obiekt inwentarski miejscowości Krzyżowa. Po przyjeździe tutaj okazało się, że całe wnętrze obiektu już było dość silnie zadymione. Niestety cały drób, który tutaj był hodowany, padł w środku. Tam jest około 6 tysięcy sztuk indyków. Jak wygląda akcja? Bo akcja ciągle trwa. Akcja ciągle trwa, będzie można powiedzieć długotrwała, ponieważ konstrukcja tego obiektu jest taka, że to jest więźba dachowa drewniana, kryta papą i na to jest jeszcze blacha. I tutaj są te właśnie utrudnienia, że musimy zrywać tą blachę, wchodzić do środka, od środka podawać też prądy gaśnicze. Można powiedzieć, jest to żmudna praca związana z rozbiórką i z dogaszaniem elementów. A oprócz tego jeszcze pali się i tli się ściółka, która w środku się znajduje. I tutaj przy pomocy sprzętu rolniczego też ta ściółka jest wyciągana i dogaszana na zewnątrz. Czy jest jakaś wstępna hipoteza, dlaczego powstał ten pożar? No nie chciałbym tutaj spekulować. Ja myślę, że tutaj technicy policyjni się wypowiedzą, czy też ocenią, co mogło być przyczyną pożaru. My w momencie przyjazdu naszych zastępów już określiliśmy, że niestety całe wnętrze budynku było wypełnione ogniem. No, sytuacja na tyle niebezpieczna, że bardzo silne zadymienie. W środku jeszcze dodatkowo znajdowały się jakieś elementy ocieplenia, które też się topiły. Dlatego też ze względu na to, że nie było tutaj osób poszkodowanych, czyli nie było zagrożone życie ludzkie, strażacy początkowo prowadzili działania z zewnątrz. W tej chwili, kiedy sytuację już mamy opanowaną, możemy część ratowników puszczać w aparatach powietrznych do środka i prowadzić działania gaśnicze. Ale tak jak powiedziałem, cały czas są utrudnione, bo trzeba jednocześnie prowadzić prace rozbiórkowe i gaszenie pożaru. Czy była szansa, żeby te indyki uratować? Ja myślę, że indyki bardzo szybko musiały paść, ponieważ tutaj zadymienie to spowodowało. To nie ogień zabija, najczęściej czy to są zwierzęta, czy to ludzie giną w wyniku zatrucia dymem pożarowym.